Najtrudniej jest zacząć. Dziękuję bratu za świadectwo wczorajszego doświadczenia. To już wiem, że przynajmniej dla jednej osoby przyjechałem. Gdyby, dla drugiej, tak? Dla dwóch. Jak będzie więcej, to się będę cieszył, ale dzisiaj coś czeka was jeszcze na koniec. Tak mniej więcej pod koniec dowiecie się, co dzisiaj, jeszcze raz powtarzając, koło 5-6 rano dał mi Bóg taką myśl, żeby to zrobić. Wybaczcie, jeśli troszeczkę zostaniemy dzisiaj dłużej. Paweł, gdy była ważna rzecz, przedłużył kazanie do północy. Do północy nie będę was trzymał. Nikt chyba nie spadnie tam z parapetu czy skądś, jak tam mówi historia biblijna. Ale pewne rzeczy, wiecie, trzeba w pewnym czasie i w pewnym miejscu powiedzieć. Mam tutaj pewną bliznę. Nazywa się to łysina. Nie z mojej winy. Ale oprócz tej blizny, że nie mam tam włosów, jest większa blizna w moim sercu. Powstała ona w wyniku zaniedbania mojej prababci. Miałem wtedy zaledwie kilka tygodni, bujała się na fotelu i po prostu zdrzemnęła się i ja wypadłem na piec. Dobrze, że tylko tyle zostało, ale miałem do prababci pretensje przez całe życie. I gdyby nie Ewangelia, miałbym i do dzisiaj, bo oprócz tych blizn, będę o tym mówił w kazaniu, gorsze są te, które są w naszym sercu i w naszym umyśle, które żaden psycholog, żaden psychiatra, żadna klinika, żadne lekarstwo nie jest w stanie nam je zabrać. Jest tylko jeden lekarz lekarzy, Jezus Chrystus. Na samym początku proszę was o jedno. Jeśli cokolwiek was w tym kazaniu poruszy i cokolwiek dotrze do waszego serca, do waszego życia, to proszę mi nie składać podziękowań, jestem tylko narzędziem. Chcę uczynić to, co czynił zawsze Jan Sebastian Bach. Być może dlatego do dzisiaj jego muzyka przemawia nawet do ludzi niewierzących. Zawsze kończąc utwór, pisał na partyturze Soli Deo Gratia, czyli tylko jedynemu Bogu chwała. Jeśli dzisiaj coś takiego się stanie na tym miejscu, to proszę o tego rodzaju wrażenia. Wstęp. Gdy popatrzymy na dekalog, to jest tyle przykazań, co te moje dwie ręce, to dekalog jest bardzo ciekawie zbudowany. Nie tak jak najczęściej malowane jest to w książkach, podręcznikach do katechizacji czy na kościołach. 5 na 5, bo tak logika by wskazywała. Dekalog ma inną emanację przewagi. Jest 6. Ja człowiek i 4. Ja Bóg. Być może to zauważyliście, być może ten wniosek początkowy czy teza początkowa, z której będzie wynikać całe studium, jest już dla was oczywista. Przysłowie arabskie brzmi, że jeśli kto nie ma Pana w Bogu, ma wielu panów w swoim życiu. Więc pierwsza część tablicy mówi, że jeśli Pan, Bóg nie będzie na twoim pierwszym miejscu, to będziesz miała problem, czy będziesz miał problem z pozostałymi 3. I patrząc teraz na drugą tablicę, gdy na odpowiednim miejscu Bóg nie ustanowi w twoim życiu jako priorytet przykazanie czci ojca i matkę swoją, to będziesz miał problem z pozostałymi 5 przykazaniami. Nie da się, bracia i siostry, przyjaciele, tego zamienić, wymieszać. Nie da się lekceważyć. To jedno z drugiego wypływa. To jedno drugie pociąga. Zauważyłem niesamowitą mądrość, świętość i sakrum Bożych przykazań. I o tym sakrum tego przykazania dzisiaj będę mówił. Gdzie Bóg mówi wyraźnie, nie tykaj go, nie zmieniaj, nie interpretuj, nie odrzucaj, bo będzie źle i w życiu ziemskim, i w wieczności. Najpierw chcę przemawiać do rodziców, troszeczkę może krócej, bo tam jest jakby dla dzieci przykazanie, prawda, czci ojca i matkę. To nie upoważnia was, żeby teraz dzieci wyszły sobie na spacer, bo też pewnego dnia, jeśli Pan nie przyjdzie, będziecie rodzicami. Gabriela Zapolska napisała tak prosto: pobłażać znaczy nie wychowywać. Różne są formy, różne są szkoły wychowywania.
różne są pomysły. Ale jeśli bracie i siostro jesteś ojcem, matką, dziadkiem, babcią, a z nimi to są największe problemy. Ja mam zawsze na tym tle konflikt z moją mamą, chociaż ją kocham, za chwilę powiem, bo gdy dawaliśmy nieraz córkę jej na jakiś czas, to musieliśmy ją reanimować no, prawie że w kilka miesięcy. Babcia na wszystko jej pozwoliła. I zawsze miałem żal, mamo, jak to jest? Dla nas prowadziłaś dyscyplinę surową, a dla wnuczki pełen luz. No wiesz, wnuki to się inaczej kocha. Pamiętajcie, jakąkolwiek przyjmujecie dyscyplinę, pobłażać znaczy nie wychowywać. Musimy się nauczyć od Boga, nazywa się to tak zwana konsekwencja. To jest coś, co musi być od małego, od kołyski w życiu dziecka. Żeby nie było tak zwanych rzucanych słów na wiatr, że są pewne ustalenia, pewne normy, a później tak te normy omija, czy tatuś, czy mamusia. I dziecko bardzo szybko, jak dyrygent orkiestry, wie do kogo podejść, kogo pocałować, komu powiedzieć, mamo, kocham cię, czy tato. I wszystko nagle jest zmieniane. I zaczyna się. Dyrygentami orkiestry przestają być rodzice, a dyrygentem staje się ten mały brzdąc, czy ta mała dziewczynka. Pamiętajcie o tym, rodzice. Czci ojca i matkę swoją, ten sam hebrajski wyraz dotyczy szacunku, godności, poważania, miłości względem Boga. Ale to, co jest najdziwniejsze w tych dwóch przykazaniach, jeśli chodzi o cześć Boga i cześć rodziców, to wybaczcie, na ten szacunek trzeba sobie zasłużyć, zarobić. Nie można tego szacunku wymusić, czy autorytatywnie uderzyć w pięść, kto tu rządzi i cisza, ja jestem dyrektor, podwładni, czy komendant, jednostka wojskowa i tak dalej. Wypracować w jaki sposób? Tak jak Bóg wypracował sobie na swój autorytet. Miłością, miłosierdziem, przebaczeniem, dbaniem o wszystkich ludzi, którzy żyją na ziemi. Oczywiście wypracowanie tego autorytetu jest kosztem wielu wywrzeczeń, cierpienia i bólu. W myśl przysłowia, gdzie słońce świeci, tam cień zawsze być musi. Nie ma czegoś takiego, że wszystko jest cudownie i wspaniałe. Nawet w przerwie rozmawiałem z pewną siostrą, nie wiem na ile ją pokrzepiłem, bo mówiła, że jej mały chłopczyk jest bardzo taki impulsywny i daje mi taką nadzieję, że statystycznie jest szansa, że się zmieni. Ponieważ gdy zacząłem kaznodziejstwo 28 lat temu, to niektórzy chłopcy czy dziewczynki jeździli mi tutaj pociągami, lalkami, wózkami, koło kazalnicy nawet musiałem nieraz most zrobić, żeby przejechali. I komentarz zboru był, ale niegrzeczne dzieci, nawet pastorowi przeszkadzają. A niektóre jak butapremem były przyklejone i mówiono, siostro, bracie, jakie ty masz grzeczne dzieci. Czas zweryfikował wszystko, statystycznie. Te, które jeździły pociągami, lalkami, czy tam samochodzikami, dzisiaj są w kościele, są działaczami, a te, które były butapremem przyklejone, coś dziwnego się stało, jakieś różki im urosły, jakieś harde oczy i poszły w siną dal. A początek był taki dobry. Ja mówię o statystyce, ja nie mówię, że to jest regułą. Ale jakkolwiek by było w twoim życiu, to pamiętaj o jednym. Było to w pewnym zborze, pierwszy przykład, który chcę wam podać. Pewna siostra, starsza wiekiem już babcia, zawsze, jakikolwiek był temat szkoły sobotniej, ją nie interesował. Ją interesowało jedno, żeby otworzyć torebkę i pokazać, jak ma wielkie serce dla wnuków, czekolady, które przygotowała, cukierki, inne rzeczy i pochwalić się, że po nabożeństwie kierunek, azymut, wnuki. Mnie to strasznie drażniło i pewnego dnia nie wytrzymałem. Publicznie, było nas kilkunastu w tej klasie, powiedziałem, siostro, jeśli tak naprawdę emanujesz miłością do dzieci i naprawdę jesteś taka ofiarna, to miałbym do ciebie taką prośbę. Spróbuj z takim entuzjazmem i miłością pójść do tych zasmarkanych, nieraz może bez rodziców, takich dzieci, szarych, normalnych dzieci i z tym entuzjazmem podarować im te czekolady czy te cukierki. Jest taka bajka krakowska o bazyliszku i o spojrzeniu, że wzrok zabijał. Ja się z tym wzrokiem wtedy, tego sabatu, w tym zborze spotkałem. Normalnie czułem się, jakby mnie chciała zniszczyć. Nawet nie pożegnała się, ostentacyjnie wyszła,
Później, gdy byłem kiedykolwiek, bojkotowała moje kazania, ale gdzieś po pół roku czy więcej pojawiła się, uśmiechnięta, zadowolona. Tak myślałem, no coś się pewnie zmieniło, może się zakochała w mimo wieku, coś się stało. I powiedziała, pastorze, mam z tobą randkę dzisiaj, musisz się po kazaniu ze mną umówić i porozmawiać. Tak myślałem, co się stało. I przytuliła mnie, wycałowała, powiedziała, chciałam cię po tej uwadze nawet zabić. Naprawdę weszłeś tak głęboko moje wnętrze. Ale później Bóg mi mówił przez te miesiące. Przypominał mi te słowa, kiedykolwiek wędrowałem do wnuków i widziałam te dzieci, przypominał mi twoje słowa, to Bóg przez ciebie przemawiał, użył ciebie i te wyrzuty spowodowały, że dzisiaj i przed nabożeństwem, i po, chodzę na dwa podwórka i tam nazywają mnie ciocia, babcia i rozdaję ile się da. I cieszę się. A jak coś zostanie, to przyniosę wnukom, a jak nie, to tylko przywitam ich. Uściskałem ją, jak się domyślacie, popłakaliśmy się razem i powiedziałem, jak to cudownie, że gramy w tej samej drużynie. Czy rozumiecie, co to jest cześć? To nie jest tylko kwestia ojciec, matka. To jest też kwestia babcia, dziadek. To jest w ogóle kwestia, jak podchodzimy do dzieci. W jaki sposób emanujemy tą miłością? Mama, ojciec, mąż. To są wszystkie te cudowne doświadczenia. Muszę wam coś opowiedzieć z mojego doświadczenia. W pewnym domu, gdzie było czworo dzieci i bieda, zawsze gdy zbliżały się święta, mama mocno pracująca starała się przygotować przynajmniej 4 pomarańcze i 4 małe paczuszki. Gdy najstarszy syn pytał, a dla ciebie, mamusiu, jest pomarańcz? Ja jak w drodze do sklepu wracałam, to zjadłam. No a paczuszka, ja nie potrzebujesz prezentów, jestem już za stara na prezenty. Ta sama mama zimą chodziła do pracy na zakupy w letnim obuwiu. Twierdziła, że ma bardzo gorące stopy i nie potrzebuje zimowego, ale dzieciom zawsze kupiła. Dzisiaj cierpi na reumatyzm. Czy wiecie, o kim mówię? To moja mama. Dzisiaj sam jestem synem nie tylko mojej mamy, ale ojcem. Mam 4 dzieci. I zauważyłem na podstawie miłości i determinacji mojej mamy, co to znaczy prawdziwa miłość, nawet gdy jesteście w biedzie, ubóstwie i w poniewierce. To nie tylko babcia była jakby kimś, kto przemawiał, co brat powiedział w imieniu Boga, ale to samo czyniła mama swoją determinacją, poświęceniem. Nawet tym, że była gotowa nie dojeść, gotowa nie ubrać się odpowiednio, po to, żeby dzieci miały w miarę lepiej. Te relacje do dzisiaj są bardzo pozytywne, z tym, że moja mama niekiedy troszeczkę przesadza w tej miłości, ponieważ gdy jestem zapraszany na zjazdy, zazwyczaj chce ze mną porozmawiać w przerwie, a tu mnie już wyciągają, że będę przemawiał, a ona mówi, halo, halo, to jest mój syn, a ty jesteś moim dzieckiem, gdzie ty się śpieszysz? Kaznodzieja to kaznodzieja, ale przepraszam, pierwsze to ty jesteś moim synem. No ja muszę jak w raporcie stać i patrzeć tylko na zegarek. Mówić, mamo, no może później, a ona mnie ściska, cała ceremonia, ja też ją muszę coś jej powiedzieć, jak było, jak jest, jak będzie i tak dalej, no i dopiero mogę 1, 2, 3 i do przodu. Ale dlaczego wam to opowiadam? Ponieważ przez tego rodzaju zachowanie rozumiem, że zawsze, oprócz tego, że jestem sam ojcem, a może Bóg da, że kiedyś będę dziadkiem, to zawsze jestem nadal kim? Dzieckiem, synem. I często, jako dorastający później my, rodzice, o tej misji zapominamy. Więc chciałbym dzisiaj w imieniu Bożym przemówić do was, kiedy wreszcie nas, dorosłych, obowiązuje przykazanie też czci ojca i matkę swoją. No na pewno nie w niemowlęctwie czy w raczkowaniu, ale wydaje mi się, że przede wszystkim w dojrzałym życiu naszych rodziców. Ale to za chwileczkę.
Bóg ustanowił rodzinę, by była głównym źródłem ciepłych, opiekuńczych więzi, za którymi mają tęsknić ludzkie serca. Profesor Julian Kotarbiński, już nieżyjący, napisał przepiękną myśl, którą no prawie że na pamięć już znam. Szczęśliwy jest człowiek, który gdy ilekroć w jego życiu powieje chłodem, coś nie wyjdzie. Ma miejsce, do którego może wrócić, a to miejsce nazywa się dom. I pan profesor Julian Kotarbiński nie miał na myśli willi wyposażonej z garażami. Nie miał na myśli eleganckiej szafy z ubraniami, z butami. Tylko pan Julian Kotarbiński, profesor, zauważył, że zatraciliśmy to, co najważniejsze jest w rodzinie. Atmosferę akceptacji, głaskania, przytulania, częstych wypowiedzi kocham cię, czy wyrazów tych wypowiedzi, jeden drugiemu jak w zespole współgrania. Wiecie co, bracia i siostry, przyjaciele, zauważyłem? I to jest fenomen, nie wiem, czy ktoś pisał w socjologii na ten temat, ale zauważyłem, że to jest naprawdę pewien fenomen, o którym wartałoby nie tylko mówić, ale pisać. Zauważyłem, że jeśli są zgodnie kochający się małżonkowie i naprawdę idą za Bogiem, to Bóg daje im niesamowitą premię. Wiecie jaką? Że prawie nigdy w swoim życiu nie chorują razem. To jest fenomen, który zauważyłem od 32 lat, jak badam Słowo Boże. Że jak jedno z nich choruje, to drugie jest po to, żeby jakby asystować, prawda? No tam, nie wiem, herbatkę przynieść, lekarstwa, załatwić wizytę, podwieźć. Ale prawie się rzadko zdarza, a prawie nieraz wcale, żeby naraz dwoje zachorował, nawet gdy to jest wirus grypy czy inny, który medycznie, można powiedzieć, ukierunkowywałby na zachorowania dla wszystkich. I ja wierzę, że nawet w tym Bóg daje pewną premię. Podobnie jest z dziećmi. Rzadko się zdarza, żeby nagle wszystkie dzieci, się macie kilkoro, bo jak jedno, no to tego doświadczenia nie mieliście, żeby naraz wszystkie chorowały. W moim życiu tak było. Jeśli któreś się przeziębiło troszeczkę, tam miało katarek, to tylko jedno, nigdy trójka. Szczęśliwy jest człowiek, którego, gdy ilekroć w jego życiu wieje chłodem, ma miejsce, do którego może wrócić, które nazywa się dom. Czyli może się gdzieś przytulić, z kimś porozmawiać, komu coś powiedzieć. Co wpływa również na te relacje, że dziecko może czcić ojca i matkę swoją? Spędzany czas z dzieckiem. Nie gadżety, prezenty, ale czas. Zauważyłem, że to jest coś najwspanialszego, co rodzic może dać dziecku. Obojętnie, czy to jest czas spędzony przy nauce, czy przy sporcie, czy spędzony, no nie wiem, przy dyskusji nad jakimś, czy wspólna gra, no cokolwiek. I zauważyłem, jak to działa, bo mam takiego jeszcze, taką premię mamy od Boga, Brzdąca, on już skończył 4 latka, 1,5 roku już ze mną pływa, o tym może kiedyś więcej opowiem. Wszędzie jest ze mną. Gdzie on nie jest ze mną, czy paliwo leje, czy coś tam robi przy oponach, czy przy rowerze, czy gdzieś, on wszędzie jest ze mną, on ma swoje narzędzia, on ma swoje robocze ubrania i ze mną jest wszędzie. Od malutkiego, ledwo stał na nogi, miał tam 1,5 czy 6 roczku, już wszystko ze mną czyni. I pewnego dnia miał niespełne 2 latka. To żaden z was by się nie oparł pewnej emanacji wrażenia i miłości, tęsknoty do tego, co chcę powiedzieć. Podszedł do mnie. Nie było jakiegoś spręcanego tematu, jakiejś akademii, nazwijmy. Popatrzał i mówi: tatusiu, kocham cię. No, rozbroił mnie. Chciałem coś powiedzieć, on dał palec na moje usta. I mówi: kocham cię całym sercem. Byłem rozbrojony 2-krotnie. A za chwilę powiedział: a serce jest wysoko. I tak pokazał. Kto mu to dał? Gdzie on to słyszał czy widział? Do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Ale chcę pokazać, że gdy rodzic i emanuje czasem i poświęca dziecku, jest razem, skaczemy razem do wody, razem pływamy, on ze mną raz, on z deską, razem jesteśmy w jacuzzi wszędzie i razem jesteśmy przy wszelkich naprawach, to wtedy dziecko jest gotowe coś takiego powiedzieć bez reżyserki, bez jakiejś katechetki, bez
jakiegokolwiek nauczania, wypływa to z jego wnętrza. To są naprawdę tak intymne rzeczy i tak wspaniałe, że nawet ze wzruszeniem ciężko mi o was mówić, bo ktoś tego, kto tego nie uzyskał, nie dotknął, to właściwie nie wie, o czym ja mówię. Ale Pan Bóg chce pokazać, jak te relacje mogą nas w tym ciężkim kieracie życia motywować i prowadzić gdzie? Do przodu. Abstrahując od modlitwy, studiowania Słowa Bożego i nabożeństw. My oprócz tego potrzebujemy jeszcze takich spotkań i takich zdarzeń. Nasza psychika przez Boga tak jest stworzona, żeby się również i tym napełniać oprócz duchowości. Czyli emanacją miłości, akceptacji, zrozumienia, nawet gdy ktoś ma inny pogląd. Nie zapomnę, jak jeden z pastorów Monier kiedyś cudownie opowiadał, w jaki sposób w jego rodzinie i w mojej też to przyjęliśmy tą radę, rozwiązywały się konflikty typu, gdzie wyjechać na wakacje, jak dzieci już dorastają. Oni wtedy te pomysły pisali i wtedy no, każdego roku ktoś kolejny z dzieci czy rodziców losowali z kapelusza, czy z beretki, czy z czegoś, gdzie pojadą. No i wszyscy musieli ten los przyjąć jako główny kierunek. Można powiedzieć demokratycznie, parlamentarnie. Ale Biblia też coś o losach mówi, prawda? I w Izraelu, i w zborze Chrystusowym. Kolejny tekst, który chciałem wam oferować do rozmyślań, bo przechodzimy powoli do drugiej strony, czyli dzieci. 6 rozdział listu do Efezjan. Bardzo ciekawe wypowiedzi. Jeśli mamy Pismo Święte, to na stronie 1266 możemy je otworzyć. 70% z nas to wzrokowcy, czyli dłużej to zapamiętamy. Strona 1266. List do Efezjan, 6 rozdział, od 1 wersetu czytam. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz jaka? Słuszna. Czy zauważyliście kolejne sakrum? Tam było sakrum czci ojca i matkę swoją. Tu jest to samo, tu nie ma dyskusji. Czci ojca swego i matkę to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Pierwsze, ale z drugiej tablicy, żebyśmy nie pomylili, ponieważ drugie przykazanie też jest z obietnicą, że ci, którzy przestrzegają moje przykazania, są wierni, nie czynią obrazu, nie kłaniają się, to aż do tysięcznego pokolenia błogosławię w zdrowiu, pomyślności i wielu rzeczach. A jeśli nie, to nawiedzam do trzeciego, czwartego, prawda? Co pisze dalej Paweł? Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Być może, bracia i siostry, ja nie mówię teraz jako autorytet i jednoznacznie, na klepsydrach coraz co częściej spotykamy młodych ludzi, którzy umierają i giną. Być może dzięki łamaniu tego przykazania. Bo Bóg mówi wyraźnie, aby ci się dobrze powodziło i były przedłużone dni twojego żywota. Lekceważenie tego przykazania i rodziców, za chwilę o tym więcej opowiem, jest naprawdę już chyba końcowe w tej historii świata. A wy, ojcowie, no teraz mamy są zadowolone, mogą wyjść, koniec kazania. I ja wierzę, że i matki też. Tam jest rada jeszcze dla was. Nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Czy nie prowokujcie takich zdarzeń, takich sytuacji, w których dzieci czują dyskomfort. Co innego się mówi, a co innego się czyni. Na przykład, podam jeden z przykładów, żeby był czytelny. Ojciec mówi, no dobrze, żebyś pomagał mamie. A syn patrzy, że ojciec przez pół roku nic nie zrobi w domu, tylko sam bałagan. Ale piękne stwierdzenie, nie? Dobrze byłoby, żebyś mamusi pomógł, no bo wiesz, jak będziesz o nią dbał, to tak jak o samochód. Jak się dbał o samochód, to tak nie rdzewieje. Na przykład mama mówi do córki, no, dobrze byłabyś, gdybyś tak była bardziej skromna, mniej miała wymagań, a córka otwiera szafę, tam 80 sukienek, 30 butów, a mama mówi, nie mam się w co ubrać. Czy rozumiemy, w czym możemy pobudzać dzieci do gniewu? Czy jeszcze dawać przykłady, czy już wystarczy? Pamiętajcie, wszystkie książki o psychologii wychowania, o życiu rodzinnym,
oscylują, obojętnie czy piszą je wierzący, czy agnostycy, czy niewierzący, że dzieci bardzo są czułe, a młodzież super czuła na takie zjawisko, które Biblia nazywa hipokryzją. Czyli rozminięcie słów, ideologii, pięknych zachowań ustnych, werbalnych, od czego? Od czynów. Dzieci są bardzo wrażliwe. Więc pamiętajmy o tym, żeby nie pobudzać ich do gniewu. Żeby z naszej przyczyny, z naszego złego przykładu, czasem pewnego dnia nie powiedziały: mamy was dosyć i Boga. Nie możemy już na to patrzeć. Lecz napominajcie je. Przy okazji, zawsze to mówię, nie metodą siekiery i młotka, czy łapania za ucho, czy nie wiadomo czego, szlaban na wszystko, tylko metodą miłości, tak jak Bóg to czyni. Możemy to samo zdanie werbalne, co się nam nie podoba, powiedzieć w formie rozkazu, czyli jednostka wojskowa, sierżant, czy tam powiedzmy, no nie wiem, kapitan, a można to samo zdanie powiedzieć formą kogo? No miłości. Dobrze byłoby, jakbyś jednak wziął się za siebie. Tak mama by się cieszyła, fajnie, tatuś i wszyscy, gdybyś naprawdę posprzątał, tą kurtkę powiesił tam, gdzie należy. Popatrz, nie byłoby nawet na ten temat zgrzytu ani rozmów. Rozumiecie? Można to samo zdarzenie inaczej ocenić, inaczej powiedzieć, czyli formą zachęty. Bo tutaj pisze: i wychowujcie je w karności dla Pana. Czyli jeśli dla Pana, czyli według Bożej metody. A taka jest Boża metoda. Sam nawet się dziwię, prowadząc wykłady antynikotynowe, przepraszam, że tak na chwilę, że kiedyś przeczytałem w bardzo mądrej książce, że wystarczy tylko wyciągnąć nikotynę z dwóch paczek papierosów i wstrzyknąć ją w zwierzęciu jak koń i to jest jego ostatnia godzina życia. A człowiek nieraz pali trzy paczki dziennie i jeszcze żyje. Popatrzcie, jaki Pan Bóg jest litościwy. W jaki sposób przemawia do tych ludzi. Nieraz na odwykówce się pytają, no to pastor tak mówi fajne rzeczy, to dlaczego ja żyję? Ja mówię, tylko jedno mam odpowiedź, to jest łaska Boża. Bóg dał ci możliwość żyć, żebyś dzisiaj rzuciła czy rzucił ten wstrętny nałóg. Podobnie jest z nami. Pamiętajmy o tym. A tak, no to przykazanie jest od wielu, wielu stuleci, można powiedzieć. Śladami wielkiego lekarza Ellen White na stronie 247 napisała piękną myśl, którą chciałem się podzielić. Społeczeństwo, można zaryzykować zbór, bo dzisiaj przemawiam do zboru, składa się z rodzin i jest takie, jakim je czynią rodziny. Sercem społeczeństwa, kościoła, narodu jest rodzina. Pomyślność społeczeństwa, powodzenie kościelne, dobrobyt narodu zależy od wpływu rodziny. Znajomość tej rzeczy jest nie tylko w rękach Boga, który nam to przekazuje, ale i druga strona o tym wie. Więc jakie jest jego zadanie, przeciwnika Bożego? Żeby jak najbardziej te relacje rodzinne zniszczyć, zniwelować, zatracić je. Teraz przejdziemy do trudniejszych tematów. Zamach na to przykazanie już był w starożytnym Izraelu. Nie wiemy dokładnie, nie czytałem żadnego komentarza, a mam ich wiele, kiedy to stało się to odstępstwo. Kiedy odważono się oficjalnie to przykazanie jakby usunąć, jego ważność i jego relacje. Chodziło mi o tak zwaną wymyślony datek na świątynię dzieci, czy jednego z dzieci. Musiała to być pokaźna suma i wypowiedzenie wtedy w języku hebrajskim korban, to znaczy dar, przekazany dar. I wtedy kapłan, który to otrzymywał, zwalniał danego człowieka od obowiązku opiekowania się rodzicem w starości. A przypomnę, było to w systemie, kiedy nie było rent, emerytur i domów spokojnie starości, czy jakichś tam innych. Czyli taki rodzic, czy rodzice byli skazani na chyba śmierć głodową. No bo kto by im pomógł, jak nie byli już zdolni do pracy. Wystarczyło tylko przynieść dar pokaźny, u kapłana wszystko załatwić, korban powiedzieć, modlitwę odmówić, może jeszcze baranka po drodze złożyć, czy koźlęcia i wszystko było załatwione. Pamiętacie, jak Jezus to skomentował? Chytrze uchylacie naukę Bożą. Nauczacie nauk i przykazań ludzkich, sami sobie zamykacie zbawienie i tym, których
nauczacie? Smutną Jezus powiedział rzecz. Że zarówno ci, którzy wymyślili złamanie tego przykazania i ci, którzy to czynili, stracili zbawienie. Stracili zbawienie. Bo to jest, bracia i siostry, sakrum. Nie wolno nam, obojętnie czy w kościele, czy poza, dotykać to przykazanie, zmieniać i tak dalej. Jak współcześnie się to przykazanie niszczy? Wolne związki. Spotyka masę rodzin, wiele dzieci nawet nie wiedzą, kto jest ojcem. Już nie mówię, kto jest dziadkiem, babcią, kto jest wujkiem. W ogóle nawet pojęcie rodzina nie istnieje. Ten pan, który jest, to nie wiadomo, czy to jest pan Wojtek, czy wujek Wojtek, czy to jest wujek Krzysiu. Kto to jest teraz w tym domu? Albo i nie ma nawet. Spotykałam wiele dzieci i coraz to częściej, które nie tylko nie znają, kim jest ojciec, ale nawet kim jest matka. I mają problem z tak zwaną tożsamością. I najczęściej oni są chwyceni w gangi, chwyceni w rozruby, w bójki i wiele rzeczy. Często to wynika, że tam jest zastępcza rodzina w tym gangu czy w tej subkulturze, lub wynika z drugiej strony psychiki złości, która wywołuje agresję. Dlaczego ja nie miałem mamy ani taty? Dlaczego ja nigdy nie miałem wakacji? Dlaczego ja nigdy nie mogę pochwalić się, kim jest mój tata, kim mama, jak ja nawet nie wiem, jak mają na imię? I takich zagubionych dzieci w naszym kraju i na całym świecie, takich zagubionych, rozbitych rodzin jest coraz to więcej. A co potrzebuje dziecko? To, co ja miałem w dzieciństwie. Zjazdy rodzinne. Akordeon, różne instrumenty. Razem tańczyliśmy, bawiliśmy się. Jako kuzyni poznawaliśmy się. Co dziecko potrzebuje? Tego, co ja z dziadkiem grałem w szachy, naprawiałem motor, chodziłem z nim po drzewo, karmiłem kurki. Rozumiecie, to potrzebuje dziecko. To jest jego tożsamość. Bez tożsamości rodzi się smutek, brak szacunku do starszych, kierownictwa, dyrekcji i tak dalej. Dlatego, że największym zadaniem rodziców jest wskazać dzieciom drogę do nieba. Biblia o tym mówi. W starej księdze Mojżeszowej pisze, znacie to, że będziesz nauczał swojego syna, gdy budzi się, gdy jesteś w podróży, gdy idzie spać. To jest misja rodziców. Gdy dorośnie, nie odpowiadasz za to, ale twoją misją jest to pokazać. A kto dzisiaj tym dzieciom, które nie mają tożsamości, ma powiedzieć o Bogu i nauczać? Myśmy tu powiedzieli z bratem, babcia, tam ktoś miał wpływ na nas, a pewne dzieci nawet nie wiedzą, kto to jest babcia. Dziecko prawdopodobnie nie dostrzeże Ojca w Bogu, ktoś tak napisał z psychologii chrześcijańskiej, jeśli nie dostrzeże nieco Boga w swoim Ojcu. Odważna to teza i wierzę, że jest pochodzenia z tej księgi. Że prawdopodobnie taki człowiek nawet będzie miał problem w dorosłości w ogóle z przyjęciem Boga i planu zbawienia. Jeśli ktoś wcześniej pewnych rzeczy i systemów hierarchii wartości nie wprowadził w jego życie. Może to jest przyczyna, czy jedna z przyczyn coraz większego w świecie chrześcijańskim zeświadczenia ateizmu, agnostycyzmu i innych jeszcze rzeczy. Szczęśliwe są dzieci, które mają przywilej wychowywać się, tak jak te, które dzisiaj śpiewały, udział w konkursach. Tam mi się najbardziej spodobało, że Estera wygrała konkurs z Estery. To jest fenomen jakiś, nie tylko przypadek. Imienniczka, gwiazdeczka, to dosłownie z hebrajskiego, zdawała egzamin z jej życia. Oby ten egzamin również przełożył się później na życie. Tego życzę ci, Esterko, nie wiem, gdzie jesteś, w którym miejscu. Szczęśliwe są właśnie takie dzieci, które dzisiaj widziałem, które mają przywilej wychowywać się przy rodzicach, którzy uosabiają uczciwość, godność, dobroć, mających cechy, które ma Bóg. Daj jako rodzic swojemu dziecku dobry przykład, pokorną wiarę, miłość. To być może twoje dziecko nie będzie miało przygody z narkotykami, z prostytucją, alkoholem,
czy z więzieniem, czy z innymi tragediami. Od kilku lat, jutro więcej opowiem, mam przyjemność głosić Ewangelię w więzieniu, tam się dzieją cuda. Sześć już cel jest dla niepalących, studiują czterej mordercy, niektórzy mają dożywocie, jeden z nich już studiuje kaznodziejstwo, jest kaznodzieją już w więzieniu, ale o tym więcej opowiem. Ale wiecie, co zauważyłem? Że wszyscy z nich na drogę przestępstwa weszli właśnie przez to, że nie mieli udanego dzieciństwa. Nikt się o nich nie troszczył. Ktoś inny się o nich zatroszczył i inny życiorys im napisał. Bo oczywiście, tak jak mówi Albert Schweitzer, najpiękniejsze życiorysy napisane są ręką Jezusa, ale Pan Jezus jest w świątyni, daleko w niebie, a rodzice są troszeczkę bliżej tego dziecka. Więc Pan Jezus chciałby się wami, jako rodzicami po prostu, czy dziadkami, posłużyć. I ten sam scenariusz oglądałem wszędzie, czy w Zakopanem, czy w Stalowej Woli, czy w Sanoku. Szczególnie jest to, będziecie zaskoczeni, co powiem, w rodzinach VIP-u. Nie tylko w więzieniu jestem mężem zaufania, że mogę iść z więźniami na nabożeństwo, ale również w szkołach, gdzie mam pewne prelekcje antyuzależnieniowe. I tam nieraz dyrekcja prosi mnie, żeby z takimi trudnymi dziewczynami czy chłopakami porozmawiać. Narkotyki, seks, inne brzydkie rzeczy. I wiecie, to jest prawie jak reguła, zauważyłem. Oni mają rodziców, ale zawsze mówią: pastorze, łatwo się pastorowi mówi. Nasi rodzice to tylko bankiety, imprezy, kasa, brak rozmów, miłości. Nawet mnie jeszcze nie poczesała mama, czy nie dotknęła. Ojciec nawet na kolana mnie nie wziął, a mam 18 lat. Gdy mam wykłady antystresowe i o tym też mówię, to pewnego dnia zdarzyła się bardzo śmieszna sytuacja. Pewien pan bardzo się zaangażował w to, co zaproponowałem i swoją 19-letnią czy 20-latkę wziął na kolana po raz pierwszy i oberwał. Pytał się pastor, że to nie zadziałało. Ja mówię: proszę pana, to za późno. Spóźnił pan się 20 lat, bo gdyby pan ją brał od małego na kolana, to by w twarz pana nie uderzyła i nie pomyślała, że ma pan jakieś złe zamiary. Nawet przez tą śmieszną sytuację chcę wam pokazać, co potrafimy w życiu zgubić w tych relacjach i czego się nie da już później naprawić, bo to zostaje w psychice tej dziewczyny. Jaką ona będzie kiedyś matką? Czy tego chłopaka? Na pewno zimną. Na pewno zimnym. Czyli nieczułym na gesty, który nie potrafi dotykać, który nie potrafi czesać, emanować miłością, nie potrafi nawet powiedzieć, że kocha. A przecież te kolejne pokolenie dzieci też tego potrzebują. I dałby Bóg, żebyśmy tą sztafetę Bożą, która tu jest napisana, jak tą pałeczkę, gdy biegniemy, przekazywali jeden drugiemu. Te wspaniałe wzorce. Wszędzie młodzież mówi ta sama. Brak rozmów. Jedna z nich, która miała kilka prób samobójczych, powiedziała: pastorze, gdyby nie mój dziadek, który jedynie ma dla mnie czas, dawno bym nie żyła. Przynajmniej on mi zastępuje troszeczkę to, co rodzice zagubili. Idziemy coraz to głębiej. W księdze Malachiasza, bracia i siostry, aż drże, gdy otworzymy tą księgę, jest proroctwo, które mówi o dzisiejszym czasie. Proroctwo, przed którym z pokorą musimy się skłonić i przeprosić Boga za to, co się dzieje. W księdze Malachiasza, w 3 rozdziale, do Jana Chrzciciela nie ma już żadnego proroka, 400 lat ciszy, czyli całe poselstwo zostało odrzucone. Na 1021 stronie, w 3 rozdziale, końcówka 22-24, jest niesamowita wypowiedź. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorobie ustawę prawa dla całego Izraela. Czy pamiętacie wstęp? Bóg na pierwszym miejscu, kolejne 3 na dobrym. Czci ojca i matkę swoją na odpowiednim miejscu, kolejne 5 ustanowione jak trzeba. I Bóg o tym w tym poselstwie mówi, zauważcie. My zazwyczaj, czytając końcówkę Malachiasza, czytamy tylko 23 i 24 i mówimy, że tak, w poselstwie Lasza, czas końca, ostatni zbór, jest Bóg w stanie zwrócić serca ojców ku synom, powiedzmy córek ku matkom i vice versa. Tak, jak najbardziej. Ale poprzedza to poselstwo 22 werset.
który mówi, że jest pewna norma, są pewne zasady, które Bóg pokazuje i to poselstwo działa tylko wtedy, gdy ta norma, te zasady, te przykazania Boże, te standardy są na odpowiednim, wysokim poziomie. A nie na zasadzie, no wiesz, dobrze byłoby, żebyś córko wreszcie mnie zrozumiała i pokochała. No dobrze byłoby, synu, żebyś wreszcie mi oddał cześć, bo tak mi się należy. Tak mówi przykazanie. Nie na tej zasadzie, bracie i siostry. Musisz podpatrzeć, w jaki sposób Bóg zdobywa ten szacunek i nauczyć się, jak to uczynić w twoim małżeństwie czy w twoim domu. Żeby stać się dla tego dzieciaka, a później dorastającej dziewczyny czy chłopaka autorytetem. Stać się kimś, jak to mówiło stare przysłowie, tylko w szkole go nie mówię, bo kompletnie młodzież tego nie rozumie, że polegać jak na zawiszy. Oni pytają, jak kto to był, co to jest. Ale większość jest mojego rocznika, a to wie, o co chodzi. To był niesamowity rycerz, który parol dla niego, słowo było ważniejsze niż wszelki nawet dokument. I choćby nie wiem, co się stało, to zawsze to dokonał, uczynił, co ślubował. Ale jest tu taka smutna wypowiedź, która kończy tą historię, że jeśli się to nie stanie w danych rodzinach, szczególnie wierzących, to Bóg mówi, abym gdy przyjdę, to jest powtórne przyjście Jezusa, nie obłożył ziemi klątwą. To, bracia i siostry, jest bardzo odważne, bo ten tekst napisany jest 2400 lat temu. I jednym z najbardziej wspaniałych dowodów na istnienie Boga jest nie tylko spójność Biblii, 40 pisarzy, 1500 lat, a przepiękny, wspólny jeden temat, ale drugim najwspanialszym dowodem na wiarygodność, że jest Bóg i że to jest Jego Słowo, jest sprawdzalność proroctw. Żadne proroctwo Boże nie było fałszywe, bo my żyjemy w tych czasach, kiedy Pan Bóg się zastanawia, czy obłożyć już ziemię tą klątwą, czy nie. Żeby zrozumieć ten ciężki, starotestamentalny język, wystarczy przestudiować, o ile pamiętam, około 800 tekstów na temat, co to jest błogosławieństwo z konkordancji, co to jest przekleństwo. Nie wymagam tego od was, to już kiedyś zrobiłem. I wyszło cudowne stwierdzenie. Przekleństwo, klątwa, to jest nic innego według Biblii, jak zabranie Bożego błogosławieństwa. Czyli dosłownie Bóg mówi, ja już mam tego dosyć. Ja już długo na to nie będę patrzał. Ten świat już długo się nie utrzyma w ten sposób myśląc, działając i czyniąc. Dlaczego? Nie wiem, czy to dobrze uczyniłem, takie czułem w sercu myśli. Bóg chce przemówić przez Malachiasza do dzisiaj, do ciebie. Przecież to my żyjemy w tych czasach końca. Miliardy ludzi deptają to przykazanie, oprócz nielicznych wyjątków. Jeśli się pomyliłem, jeśli lista jest niekompletna, proszę, no może w czasie kazania nie, bo nie mamy czasu, ale podejść i powiedzieć, że jeszcze te narodowości czy te narody jeszcze to czynią. Z tego, co przez podróże, bo one kształcą, zrozumiałem, byłem dwa razy w Francji, to bardzo wysoko to przykazanie respektują muzułmanie. Jest ich podobno 1,5 miliarda już. Tam szacunek dla dorosłości, wieku sędziwego, dla ojca, matki jest na bardzo wysokim poziomie. Druga grupa, którą miałem przyjemność poznać, to Romowie, zwani inaczej cyganami. Pracowałem wśród nich 2 lata w Nowym Targu i w pewnej wiosce, jak się jedzie na Nowy Sącz. Naprawdę wspaniali ludzie. Z pomocą Bożą udało mi się wielu z nich wyzwolić z kradzieży, z cudzołóstwa, z picia i z wielu innych brzydkich spraw. Nawet byli na wielu nabożeństwach i wykładach. I wiecie, co mnie u nich fascynowało najbardziej? Szacunek do starszych. Gdy nie przemawiałem w klubie czy w ich domach, to gdy była pogoda, najczęściej przemawiałem na podwórku, tam było kilka ławek. I przychodziło wtedy, no nie wiem, 80, 100 nieraz cyganów i siadali na te ławki, ale gdy zbliżali się kolejni, chcieli posłuchać, co będę mówił, starsze osoby, to bez zająknięcia, bez mrużenia oka, młodzież czy inni wstawali i dawali miejsce.
Tak sobie pomyślałem, nieraz byłem na zjeździe, znacznie młodsi ode mnie siedzieli, ale gdy widziałem starszą osobę, no ja wstałem, bo nie mogę na to patrzeć, żeby starsza osoba ledwo się trzymała i ko mnie stała, a ja będę słuchał i patrzał i delektował się. Popatrzcie, co się stało z nami. Bo to nie jest tylko czci ojca i matkę. To jest nawet moje zachowanie na zjeździe gdziekolwiek, gdy widzę starszego brata, siostrę, czy kogoś, który przychodzi i... Czy widzę brata, siostrę, nie umie się ubrać, bo tam ma stawy i on się męczy, pół godziny wszyscy wyszli, a on dalej nie umie tego płaszcza nałożyć. A wystarczy tylko podejść i pomóc. Nic więcej. Nieraz wozimy powietrze w samochodzie, a wystarczy powiedzieć, bracie, siostrze, proszę pana, mogę pana podwieźć, no. Powietrze wiozę, no. Tak fajnie byłoby zamiast powietrza, żeby osoba tam była. Nic więcej. Zauważyłem również, że bardzo wysoko cenią, nie wiem ile jest cyganów, nie wiem po prostu. Czy są w ogóle policzalni, nie wiem też. No przypuśćmy, że nawet miliony. Również miałem przyjemność poznać ortodoksyjnych Żydów. Moja żona również pracowała nawet wśród nich pół roku. Bardzo wysoki poziom. Tam słowo ojciec, matka, dziadek, babcia, świętość, sakrum. Może w sumie to będzie 2 miliardy ludzi, może się mylę, może więcej, ale na świecie jest ile miliardów? 7. Czy rozumiemy, w jakim czasie żyjemy? Moje dzieciństwo, 40 lat temu. Pamiętam, jak przez mgłę, gdy ojciec jeszcze tak nie pił, gdy odwiedzaliśmy babcię i dziadka, czyli jego rodziców, gdy wszedł do pokoju, to zawsze mówił wy ojcze, wy matko, całował ich w rękę i gdy wychodziliśmy, zawsze mówił, że mamy wyjść tyłem i też ich pocałował w rękę ojca i matkę i mówił wy ojcze, wy matko. Dzisiaj spotykamy rodziny, nawet i chrześcijańskie, gdzie dziecko mówi do matki po imieniu. I nic złego nie widzą te osoby w tym, czy do ojca. Dzisiaj spotykam rodziny i młodzież, którzy mówią coraz to częściej do rodziców, starzy, to jest tak najbardziej miękko. Później wapniacy, no wiem, że wapno jest zdrowe dla kości. Zgredy, szrot. Niektórzy rodzice są bici, szantażowani, dawaj kasę. A nawet jedna z pań, które udziela lekcji do chrztu, zaopiekowała się pewnym dziadkiem, gdzie syn trunkowy na 2 dni zostawił w wannie swojego ojca, 80-paroletniego człowieka, po to, żeby zmarł, a on, żeby mógł mieć mieszkanie, sprzedać je i mieć na alkohol. Aż cud, że dziadek to przeżył. Ta osoba wierząca opiekuje się nim rok, dziadek wrócił do formy, już nawet zaczął wstawać. Ale takich historii, bracia i siostry, na świecie jest miliony. Gdy odrabiałem wojsko w szpitalu, to widziałem, w jaki sposób starsi ludzie odchodzili z tego świata. Przyjeżdżały dzieci, kto był, i kazali zmieniać testamenty, kłócili się o dom, o wszystko. Ten człowiek ledwo oddychał, ledwo w ogóle żył, był podłączony do przyrządów, ale zmień, bo to ja jestem najlepszą córką, ja najlepszym synem, ja jestem najlepszym, mi się należy. Jeszcze nie umarł nawet. Nie dziwię się, że często nazywa się to dżunglą, wyścigiem szczurów, pogonią nie wiem za czym, bo i tak do grobu nie weźmiemy tego testamentu. Tylko ubranko i budki, nic więcej. Jak Bóg długo będzie jeszcze na to patrzał? Jak mój Bóg, którego kocham, będzie cierpliwie to znosił? W książce Wychowanie, Ellen White, na stronie 129, kolejna cudowna myśl, którą chcę, żeby była błogosławieństwem każdej rodziny, która tutaj jest. Szczęśliwe jest dziecko, które przez podporządkowanie się, zaufanie, szacunek dla ziemskich opiekunów nauczy się ufać Bogu i być Mu posłusznym. Ale w tej samej książce autorka bardzo nas tutaj do raportu stawia i pisze tak. Krytykowanie przez rodziców, na przykład kierownictwa szkoły, być może kościoła, ośmiela dzieci do nieposłuszeństwa i podtrzymuje ich złe przyzwyczajenia. Wielu rodziców, pisze Ellen White, błądzi pod tym względem. O ile zachodzi konieczność skrytykowania pracy nauczyciela, no nie wiem, kogoś ze zboru, to nie może się ona odbywać w obecności dzieci, lecz prywatnie na osobności. Czy już rozumiemy, jakie Bóg daje nam zadanie domowe? Dziadkom, rodzicom, wujkom, ciociom. Czy jest coś do zmiany, czy nie? Czy wszystko jest cudownie i pięknie? Ściągnąć butki i już w Jeruzalem.
Pomyślmy, co nasze dzieci, co nasze wnuki widzą i słyszą. W Księdze Izajasza, w 66 rozdziale jest przepiękna myśl. Widzę, że czas ucieka mi nieubłaganie. Księga Izajasza 66:13. To jest styl, który Bóg chce włożyć w twoją rodzinę, czy w przyszłość, gdy zostaniesz mężem, czy żoną, ojcem, matką. 66:13. Jak matka, 812 strona, pociesza syna, to jak, tak ja was będę pocieszał i w Jerozolimie doznajecie pociechy. Czy zauważacie styl rodziny, czci ojca i matkę? Jak matka pociesza syna. Bóg pokazuje, w jaki sposób jego charakter ma być gdzie? W rodzinie. Czy pocieszasz jako matka swojego syna? Czy ciągle go ganisz? I strofujesz? Ciągle go punktujesz? To jest złe. W psalmie 103 jest rola ojca, bo niektórzy teraz być może nawet pragną wyjść, bo już o matkach. I co tutaj pisze? 103:13 psalm? 666:3 strona. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Strona 663. Psalm 103, werset 13. Jak lituje się ojciec? Czy ty będąc ojcem, dziadkiem, też się litujesz? Czy jesteś taki szorstki, nieokrzesany, stanowczy? Koniec. Nie ma łaski. Od Boga to my chętnie łaskę przyjmujemy. Dzisiaj też mówiliśmy o Golgocie, ale sami tej łaski nie oferujemy. Dlatego Bóg pokazał te wzorce. Matki, ojca, w jaki sposób do tych dzieci podejść? Jezus też powiedział wyraźnie, gdy dziecko prosi ojca o chleb, przepraszam, że nawet sparafrazuję tą wypowiedź, to co mu da? Węża, skorpiona, kamień, truciznę? A to nie tylko Jezus mówił, że dziecko ma prosić o chleb, bo prosi nieraz o inne rzeczy. Może pomóż mi coś rozwiązać? Czy może mam jakiś problem? A tata mówi, nie mam czasu, później, jutro. Znowu hiszpańskie przysłowie nam się kłania. Droga jutro prowadzi do miasta? Nigdy. I to dziecko nigdy nie ma tej odpowiedzi, a tata mówił, że to jutro będzie, nie? Jutro, synu, tą sprawę rozwiążemy. A tu już minęło 28 lat. I syn przychodzi, ma swoją rodzinę i pyta, tato, kiedy to jutro będzie? Pamiętasz, miałem taki problem. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, apostoł Paweł chce dokonać Bóg zmiany w twoim moim życiu, chce nam kolejną ciekawą myśl powiedzieć. Będziemy zbliżać się do finału. To jest wzruszające, co tu jest napisane. List do Kolosan podaje stronę 1275, trzeci rozdział 18-21. Piękne relacje. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Wiem, że wiele pań nie lubi tego słowa, ale to kiedyś indziej. Mężowie, miłujcie żony jak i nie bądźcie dla nich przykrymi, czy nie powodujcie niepotrzebnych łez, rozterek i tego, że żona zaczyna się rozglądać za innym, który bardziej ją adoruje i ceni i mówi przynajmniej dziękuję, przepraszam. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. W pewnym tłumaczeniu jest to ładnie przetłumaczone, że jest to miłe w Panu. Czyli Pan Bóg kocha, gdy dzieci są posłuszne rodzicom, a i ojcowie nie rozgrzeszajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. To jest podobna myśl, którą tam mieliśmy z listu do Efezjan. Nasza więź z rodzicami albo jej brak, bracie i siostro, przyjacielu, wpływa na nas w taki czy inny sposób, kształtuje nas na całe życie. Ten ślad pozostaje. Nieraz stwierdzamy, wykapany ojciec, wykapana matka, ale bracie i siostro, przyjacielu, to nie tylko podobieństwo fizyczne, ale gesty, zachowania, sposób spędzania wolnego czasu, okazywanie szacunku, krytykanstwo, akceptacji i tak dalej. A nawet taki fenomen jak w wypadku mojej cioci, gdzie ma dwie dziewczyny, czyli moje kuzynki, gdzie jedna z nich, kiedykolwiek dzwonię do cioci, zawsze się pytam, czy to ciocia, czy kuzynka. Ten sam głos nawet mają. Ten sam głos, ten sam tembr głosu. I tak samo się śmieją, żeby było jeszcze dziwnie. W ten sam sposób. Wypowiedź pewnej dziewczyny. Tą zanotowałem, bo bardzo mnie wzruszyła na pewnym zjeździe. Pastorze, dopiero gdy zostałam matką,
zrozumiałem, jak wiele moja mama poświęciła się dla mnie. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak raniło ją moje nieposłuszeństwo. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak moja mama była dumna, kiedy coś osiągałam w swoim życiu. Dopiero wtedy uświadomiłam sobie, jak bardzo moja mama mnie kocha. I już przestałam mówić, bo dalszą konwersacją były łzy. I pytała się mnie, jak to naprawić? I ja mówię, powiedz to samo mamie, przytul ją i przeproś, a później się pomódźcie i poproście, żeby Pan Jezus to zaniedbanie i ten grzech w swojej krwi oczyścił. I ona to uczyniła. I mimo fatalnych relacji z mamą, i to było powodem, że nigdy nie chciała przyjść do zboru i ochrzcić się, w wyniku pewnego okresu czasu zaczęła z nią chodzić do kościoła i przyjęła Jezusa. To jest ciekawe doświadczenie. Że nawet pewne błędy można po 20 kilku latach załatwić, dopóki oczywiście ojciec, mama żyje. Nie ma czasu straconego, nie ma takich okazji, do których byśmy nie mogli wrócić, ale musimy mieć odwagę publicznie o tym powiedzieć i mieć odwagę do tej osoby zranionej przyjść. Po kilkunastu latach zimnych relacji z mamą wróciła miłość. Chwała Panu, tak jak tu powiedziałaś, Agato. Ale Bóg pyta, jak jest z tobą? Oto kilka praktycznych rad. Bóg apeluje do ciebie. Czy czujesz ten cichy Jego głos dzisiaj? Zmień coś, napraw. Pewne zerwane relacje można naprawić. Przeproś, przytul, zadzwoń, napisz. Bądź wdzięczny, wdzięczna, wyrozumiały, wyrozumiała wobec rodziców. Staraj się z pomocą Jezusa, aby mama, tato byli z ciebie dumni. Nigdy nie postępuj w swoim życiu w ten sposób, który by mógł zmartwić twoją mamę. Jeden z nawracających się więźniów, dzięki któremu jestem w Rzeszowie, dał mi taki prezent, bo też studiuje naszą teologię, świadectwo. Ja rzadko płaczę, ale gdy słyszałem to pierwszy raz w samochodzie, to byłem wzruszony. Wiecie, co Jezus mu podpowiedział? Cytuję. Chcę z pomocą Jezusa wynagrodzić wszystko za moje 20 lat picia miłości ojca i matki, że nie wyrzucili mnie z domu i że nadal mówili, że mnie kochają. Po 20 latach picia, poniewierki, policja, straszne zachowania. Chcę wynagrodzić to. I dalej mówi, zafundować im wczasy, sanatorium, pójść z nimi na spacer, kupować im często prezenty, nie tylko z okazji ojca, dnia i matki. I chcę jak najczęściej mówić w moim życiu, że ich kocham. A do tej pory słyszał tylko z jednej strony działanie i być może nawet tym rodzicom się wydawało, że już jest za późno, że już nigdy nie będzie lepiej. Ale Jezus stanął w jego życiu, Bóg mnie użył jako narzędzie, dlatego mam tą podwójną radość i zmienił jego charakter, zmienił jego życiorys. Z jego mamą mam przecudowne relacje, jak prawie ze swoją. Z jego ojcem też, który się nigdy nie odzywał, jak tam chodziłem od kilku lat. Bóg dokonuje niesamowitych cudów. Jakie może dokonać dzisiaj? No bo przechodzimy z teorii do praktyki, bracie i siostro, przyjacielu, młodzieży. Na pewnym zjeździe młodzieżowym miałem ten temat. Troszeczkę większy, bo było 6 grup, jeszcze wieczorem, po południu spotykaliśmy się. I w przerwie obiadowej, po głównym kazaniu, troszeczkę innym niż tutaj, dwoje młodzieńców zrezygnowało z jedzenia. Po prostu wyszli na 1,5 godziny. I gdy przyszli, ja to zauważyłem, poszedłem do kucharki, czy coś zostało, no niestety nic. No byłem niezadowolony, bo gdybym wiedział, że nic nie zostanie, to ja bym zrezygnował nawet, żeby się z nimi podzielić. No i wziąłem ich na bok i mówię, koledzy, powiedzcie, gdzie wyście byli te 1,5 godziny? Bo widziałem, że byli wzruszeni. A pastorze, jak myślisz? To, co powiedziałeś, Duch Święty nas jak rentgen prześwietlił i myśmy przez 1,5 godziny rozmawiali z rodzicami, z dziadkami, z ciociami, przepraszaliśmy ich, prosiliśmy ich o wybaczenie i o to, czy dają nam kolejną szansę, żeby pewne relacje naprawić. I wtedy się cieszyłem i jak jechałem z tego miejsca, mówię, Panie Boże, to wartało dla tych dwóch chociaż być. Czy dzisiaj, kochana młodzieży,
Chcecie przyłączyć się do tych młodych ludzi, 20-paroletnich? Czy chcielibyście też to dzisiaj uczynić? Nie jutro, nie pojutrze, ale dzisiaj, teraz. Jeśli Duch Boży na was działa, to jest ten prezent, o którym chyba tylko jedna osoba wie, czy propozycja. Bóg jest gotowy dzisiaj was przyjąć i wzmocnić i chciałbym na koniec, gdy będę się modlił, abyście tutaj przyszli. Ci, którzy mają ten pomysł, ci, których Duch Boży porusza i będziemy się razem modlić, trzymając się za dłonie. Aby Bóg, tak jak mówi Paweł, sprawował nie tylko chcenie, ale i wykonanie. Kochaj swoich rodziców nie tylko w Dzień Matki. Może już są starzy, może w kiepskich warunkach żyją, może brak im na leki, może już 20 lat temu nie byli na wczasach, może zafundujesz im to lub owo. Nie zostawiaj ich w samotności. W domu opieki. Mógłbym opowiadać wam tysiące doświadczeń. Może tysiące, przesadziłem, setki. Ale dwa, które zostały do końca życia, muszę wam powiedzieć, wiem, że jesteście zmęczeni, ja jeszcze bardziej jako prelegent. Ale posłuchajcie, to jest wyjątkowe kazanie. Wiem, że uczą kaznodziejstwa, że sztuką jest 30 minut, ale jak można mówić 30 minut o tak ważnych rzeczach, tak zniszczonych przez złego, tak zagubionych w naszych rodzinach czy w naszym ojcostwie. Starsza pani po kilku wizytach w domu opieki podeszła do mnie, pastorze, chcę coś powiedzieć, aby było mi lżej na duszy. Proszę bardzo. Czy mogę to opowiadać innym? Jak najbardziej. 20 kilka lat temu zmarł mój mąż. Moja podpora, moja nadzieja, moja miłość. Więc córka powiedziała, mamo, po co ci mieszkanie, sprzedaj tam, do domu dołożysz, kupimy, będziemy razem. Więc dołożyłam się pół na pół. Później pojawiły się wnuki, dzieci i córka powiedziała, mamo, w nowoczesnych rodzinach każde dziecko musi mieć swój pokój, więc jest za ciasno, może byś się przeprowadziła do kuchni. A później nieraz zdarzyło mi się, że nie utrzymałam moczu, nieraz się nie wykąpałam. Córka powiedziała, że cuchnę, że brzydko pachnę i załatwiła mi dom opieki. Koło 18 kilometrów od tej miejscowości. Nie mogła dokończyć historii, płakała, wzruszyła się, trwało to z kwadrans. Jestem tu już 8 lat. Ani jednego telefonu, ani jednej wizyty, ani jednego całusa, ani wnuki, ani córka. Jestem sama, pastorze. Zapomniałam, przekazując majątek, napisać to, mówił mi notariusz, ale wierzyłam córce, że pokój dożywotnio. Objąłem ręce tej staruszki i powiedziałem, że nie jest do końca sama, że jest z nią Pan Jezus. I modliliśmy się w innym pokoju. Młody mężczyzna, 40 parę lat, jeździł na taksówce 20 ileś lat. Pokazywał zdjęcia, piękna żona jak Hollywood, jeszcze piękniejsza córka. I wszystko było cudownie, wspaniale, przyjemnie, dopóki pijany kierowca go nie staranował, złamał kręgosłup, paraliż. Gdy już nie było nadziei po kolejnych operacjach, córka z żoną powiedziały, my jesteśmy za młode, nie chcemy się męczyć, do domu opieki. Pastorze, to jest 30 parę kilometrów. Nigdy mnie nie odwiedziły. Nigdy nic nie napisały. Jestem sam. I ta sama moja wypowiedź. Nie, Jezus, Bóg jest z tobą. Czy rozumiecie, jakie dramaty się dzieją na kuli ziemskiej? Czy rozumiecie, w jaki sposób to sakrum jest pohańbione, zdeptane, co się dzisiaj dzieje? A to są tylko dwie opowieści, ale ich jest tysiące. Nawet żona, gdy pracowała jako pielęgniarka PCK, gdy usługiwała tym starszym ludziom, to nieraz zdarzało się, że w kamienicy czy w jednym nawet domu po drugiej stronie byli wykształcone dzieci i nawet nie miał kto kubka podać matce. Ja już nie mówię, że zmienić pampersa czy zakupy zrobić. No bo to od tego jest pielęgniarka PCK, nie? Dramaty, bracia i siostry. Dramaty za dramatami. Ale są też i pozytywne.
Za chwilę o nich opowiem. To, które opowiem, jest tak wzruszające, że chyba nie ma człowieka, który by się tym nie wzruszył. Poznałem kiedyś w pewnym mieście, gdzie pracowałem, panią Stasię. Opowiedziała mi cały swój życiorys. Dwa fakultety. Konkurs na dyrektora. Prawie, że była pewna. W międzyczasie wylew, mama paraliż. Mimo pięcioro rodzeństwa, no, doszli do wniosku, że dom opieki, ona powiedziała nigdy. W tym czasie planowała ślub i jej przyszły małżonek powiedział: wybieraj, albo mama, albo ja. Determinacja pani Stasi była niesamowita. Nie wybrała ani dyrektorstwa, ani męża. Wybrała mamę. Jej kariera zawisła. Przez 16 lat mama była w domu. Zmieniała jej pampersy, kąpała ją, myła, rozmawiała. I po 16 latach pani Stasia opowiedziała mi cudowny wieczór, który został jej do końca życia. I życzę wam takiego wieczoru w waszym życiu. Mama powiedziała: córko, podejdź do mnie. A dlaczego, mamusiu? Bo oprócz paraliżu jednak mówiła: ja będę umierać. Czy możesz coś dla mnie zrobić? Proszę bardzo. Chcę, żebyś zrobiła to, co uczyniłam kilkadziesiąt lat temu, gdy urodziłaś się. Gdy się urodziłaś, miałaś piękne włoski i ja cię czesałam. Przytulałam, całowałam i na swoich kolanach przytulałam. Czy mogłabyś zrobić to samo? Dobrze, mamusiu. I wzięła ją na swoje kolana, czesała ją, całowała, przytulała. I umierająca mama powiedziała tak: tak bardzo, Stasiu, się cieszę, że nie umieram w obcym miejscu, że umieram przy tej, którą kiedyś powołałam do życia. Tak bardzo dziękuję ci za to, że zostawiłaś karierę męża, a poświęciłaś się dla mnie. Chciałam ci powiedzieć jeszcze na koniec, że bardzo cię kocham. I cichutko odeszła. Przestała oddychać, ale córka ją jeszcze przez pewien czas czesała, całowała. I co chciałem wam powiedzieć? Być może, a na pewno ty i ja nie pamiętamy pierwszego pocałunku ojca i matki, bo byliśmy malutcy. Ale ty i ja możemy zapamiętać ostatni pocałunek. Ale to tylko od twojej, mojej postawy zależy, czy wybierzemy tą drogę, którą wybrała pani Stasia, czy wybierzemy drogę luksusu, wygody i scedowania tej opieki w starości na kogoś innego. Pomyśl, jak Bóg może zmienić twój życiorys. Jezus to widzi. Widzi ciebie, widzi pana Arka, który ma od niedawna lekcję, byłego studenta, który z kolei z pieczołowaniem, z miłością opiekuje się babcią, która zachorowała. Nosi ją na rękach, masuje ją, opłaca terapeutę, masażystę. I ta babcia mimo 80 paru lat z humorem nawet mówi, gdy pytałem ją: czy pani dziękuje Arkowi za to? Jak tam dziękować? Przecież to jest normalna rzecz. Kiedyś ja go masowałam, nosiłam, teraz on mnie. Taka z humorem babcia. Popatrzcie, jak koło życia się zaczyna i kończy i wypełnia. I jak Pan Bóg jest tym uwielbiony, bo to Pan Bóg stworzył rodzinę. W 1888 roku, 124 lata temu, Ellen White napisała prośbę Boga do jego kościoła. Czytam: wpuśćcie Jezusa do waszych serc. Uczyńcie to dzisiaj, bracia i siostry. Młodzieży, domów, przedstawcie go waszym sąsiadom. Niech wasze rodziny, wasze dzieci widzą słodką łaskę Chrystusową działającą w waszych sercach, przewijającą się w waszych charakterach. Zbawienie to kwestia chwili, bracia i siostry, ale uświęcenie trwa całe życie, a szczególnie uświęcenie w tym przykazaniu. Dopóki rodzice żyją. Jest to zasada uniwersum, wierzę, nieupadłego wszechświata. Tam wszyscy tworzą jedną rodzinę. To posłuszeństwo rodzicom ma być stałe, a nie okazjonalne, ponieważ piękno Bożego charakteru zdobywa się właśnie w domu, a przypowieść Salomonowa 20:20, nie wiem, czy to jest numerologia, magia tekstów, ale wiele ważnych tekstów, zauważyłem, jest powtórzone jakby. Ja wiem, że podział na rozdziały był dopiero w XII wieku, ale to jest niesamowite. Strona 721, co tutaj Salomon pisze na ten temat. Gdy ktoś będzie chciał inne jeszcze notatki, bo
zbliżamy się do finału, to za chwilę podam, tylko najwyżej jest szybko do nagrania podam. Przypowieści Salomona 20:20. Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. Rzadko się zdarza w biblijnym tekście, żeby była i naturalność, i porównanie. A w tym tekście to występuje. Bo ktoś przeklina ojca i matkę, to jest normalność, która jest prawie codziennością dzisiejszych domów. A druga część to jest przypowieść. Księga Daniela mówi, że roztropni będą jaśnieć jak gwiazdy na sklepieniu niebieskim i ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości. Przypowieść o 10 pannach mówi, że pewne panny i te miały światło, ale tych 5 zgasło. O czym to mówi Bóg? Nie spodziewaj się, postępując w ten sposób, że otworzę ci bramy Jeruzalem. Że będziesz w mieście, które nie potrzebuje lampy, bo jego światłością jest Chrystus. Przepraszam, że powiem jeszcze bardziej wyraźnie. Nie licz na to, nie łudź się. Tam nie będziesz. Wiecie, z lampą jest tak, że nie od razu gaśnie. Jest to proces. Nie wiem, dni, miesięcy, bo Bóg daje zawsze szansę. Ale gdy się nie opamiętamy, zginiemy. Są takie teksty, jeśli ktoś je zapisuje, czy są nagrywane. Druga Mojżeszowa 21:15, 21:17, trzecia Mojżeszowa 20:9 werset i piąta Mojżeszowa 21:18-21. One są w Piśmie Świętym, więc muszę je skomentować. We wszystkich tekstach jest kara śmierci dla dzieci. Za co? To jest kolejny dowód na sakrum. Bicie rodziców, złorzeczenie im i nawet krnąbrność, nieposłuszeństwo i lenistwo. Kara śmierci. Powiem wam szczerze, że te teksty były problemem wiele lat w moim życiu. Bo ja też taki byłem i gdybym był w Izraelu, żył, to bym nie mógł do was dzisiaj przemawiać, bo by mnie ukamienowano. Ale dziękuję, że dzięki łasce Chrystusa nie tylko naprawił pewne relacje i o tym wam chcę przy końcu powiedzieć, ale że mogę przemawiać. Pewnego dnia też mi Bóg powiedział, coś musisz zrobić w relacjach z ojcem. I mimo tego, że byłem 6 lat sportowcem i wydawało mi się odważnym człowiekiem, 5 czy 6 razy stchórzyłem. Po prostu nigdy nie używałem słowa ojciec, tato. Bezosobowo mówiłem ze złości tego, co mi zrobił w dzieciństwie. Ale był czas, kiedy Jezus mówi, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja to przebaczenie przyjąłem. Był czas, żeby to zrobić z ojcem. I pewnego razu jednak zostałem. Pamiętam do dzisiaj ten wieczór, mimo że ojciec już nie żyje. Kiedy powiedziałem do niego, tato, ojcze, wybaczam ci. Aż zadrżał. Patrzał na mnie, lekko się wzruszył. Mówi, co ty mówisz? Chciałem od dzisiaj tak do ciebie mówić. I prosiłem Jezusa, pościłem, modliłem się, żeby tak mówić. Mimo, że dokonałeś wiele krzywdy w moim życiu i spustoszenia, i mojego rodzeństwa. Ale pragnę ci wybaczyć, tak jak Jezus mówi, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Od tego czasu relacje się poprawiły. Tata nawet budował kaplicę z nami. Nawet był w Zakopanem parę razy na moim kazaniu, tylko w szatni. A dzięki Radiu Alex, gdzie miałem wykłady, rzucił palenie. I ja mu dałem nawet dyplom, syn, pastor, swojemu ojcu, którego kiedyś wyklął. Tak Bóg nas pojednał. Tylko przez to, że odważyłem się z pomocą Bożą powiedzieć mu wreszcie ojcze i tato. Co wam chcę powiedzieć na końcu? To przykazanie mówi o postawach i więzach. Nie możemy zmienić rzeczywistości, w której się urodziliśmy. To nie my wybraliśmy rodziców. Może w wychowaniu naszych robili błędy. Czy robią? Ale to nie upoważnia ciebie i mnie, żeby ich tak nie nazywać i nie czcić. Chociaż niektórzy mają pewien problem. Pewna moja znajoma kurczy się i ściska i nawet wyszła już parę razy z kaplicy, gdy ktoś z zakazalnicy czy na dole modlił się Ojcze Nasz. Dlatego, że gdy ona słyszała ten wyraz, to miała bardzo brzydkie skojarzenia. Domyślacie się pewnie jakie. Dla niej to pojęcie już nie chce słyszeć nawet.
Więc być może dlatego w Izajaszu Bóg się dla takich osób przedstawia jako matka, która nie może zapomnieć o dziecięciu swojego łona. Być może dla takich okaleczonych nawet ludzi. To jedynie twoja, moja postawa liczy się wobec nich. A to zależy od nas samych, dobrej relacji z Jezusem Chrystusem. Pokazałem wam swoje doświadczenie po to, żeby pokazać, że tak samo i w waszym życiu może się tak stać. To nie jest tylko dla mnie dane. Szacunek do ojca i matki jest to, jak napisałem na koniec, nabożeństwo. Jest to nastawienie serca. Kiedy mówi Ezechiel, że wówczas wezmę te kamienne serce, a dam ci jakie na tym nabożeństwie kontakcie? Mięsiste. I Bóg to jest w stanie uczynić. Jeśli to czujesz, moja propozycja jest jeszcze raz, podejdź tutaj na koniec. Gdy będziemy kończyć pieśń i chcę szczególnie się z tymi osobami, które chcą, żeby Bóg to uczynił w ich życiu, modlić. Oczywiście z wszystkimi, ale z nimi szczególnie. Będę miał problem, gdy wszyscy będziecie chcieli wyjść. To stworzymy krąg i będziemy się trzymać za dłonie. Bóg chce dzisiaj dokonać tej przemiany, tu i teraz. Droga jutro prowadzi do miasta nigdy. Jeśli czujesz Ducha Świętego, podejdź, będziemy się modlić. Czy pozwolisz Mu na to? Może już nie będzie okazji. Może nie będzie już takiego tematu, może już nie będzie takiej możliwości wyznać Jezusowi swój ból, swoją bezradność, swoją niemoc, swój krzyk. Bóg chciałby błogosławić sposób, w jaki się odnosimy do rodziców, a przez to do dorosłych, przez to do przełożonych. Mówi do ciebie, nie masz tutaj wyboru, kierunek jest jeden, czci. Hebrajskie wyrazy kabet oznacza dosłownie uznawać czegoś, ciężar, a kabet oznacza uznawać nawet znaczenie rodziców. Nawet w tym wyrazie jest pokazane, że to jest ciężar, że to nie jest takie proste. Ale Pan Jezus mówi, gdy weźmiecie moje jarzmo, to i ja wam pomogę nieść czyje? Wasze. Paweł tak pięknie mówi, bez Chrystusa nie możemy nic, ale z Nim ile? Wszystko. Nawet to, co dzisiaj, do tej pory, do tego dnia, do tego sabatu było niemożliwe. Niektórzy uznają, mówią tak i działają i na tej sali są też tacy. Według takiego dziwnego myślenia, jeśli ojciec i matka zasługują na cześć, to nie ma problemów. A szczególnie, gdy mam z tego zysk, finanse, spadek, to taka chęć czczenia wzrasta. A jeśli tego nie ma, to po co? Bracie i siostro, przyjacielu, to myślenie nie jest od Boga. Usuń je ze swego serca. I jeszcze jedno doświadczenie na koniec i tylko parę tekstów dla zapisania, bo już czas kończy się. Miałem pewnego razu pogrzeb. Wiecie, jak to na wiosce jest? Z ciekawości przychodzi wielu ludzi. Pewien brat nagle zmarł i siostra prosiła mnie, żeby prowadzić. I był na tym pogrzebie jeden syn, który wierzył, i drugi taki krnąbrny, zabawy, alkohol i inne rzeczy. I miałem przygotowane kazanie przed kaplicą, może kilkaset ludzi było, i później nad grobem. I w pewnym momencie słyszałem taki nacisk z góry. Mów do jego syna. Ale konsternacja, co? I podeszłem, od trumny odeszłem, katafalku, i mówiłem do syna. Chyba pamiętam, miał wtedy jeszcze rękę w kieszeni, czy ręce, żuł gumę. Zachowywał się dziwacznie i mówi, jeśli chciałbyś się spotkać z swoim ojcem, jeśli chciałbyś go przeprosić za stare życie i być z nim wieczności, to masz tylko jedyną drogę, Jezus chce ci powiedzieć przeze mnie, iść jego śladami. Wyciągnął rękę, chyba gumę też wyrzucił i stał się cud, bracia i siostry. W sobotę miałem później kazanie w tym zborze i miejsce ojca on zajął. Ochrzcił się, później założył rodzinę i jest z nami. I pewnego razu, gdy przyjdzie Pan Jezus, jak zmartwychwstanie ojciec, będą musieli sobie coś porozmawiać, nim do Oriona dotrą. A ojciec będzie zdziwiony, że wśród zbawionych jest jego syn. Czy to nie piękne? Że nawet śmierci ojca można coś naprawić. Może już nie względem niego, ale względem Boga i okoliczności na przyszłość. Na Śląsku Cieszyńskim zawsze mówili, przepraszam za taki kolokwializm, gwarę, dopóki dychasz, to możesz. Jak nie dychasz, to już nic. Strasznie mi się, wiecie, to powiedzenie podobało u nich. To takie było autentyczne, takie szczere. Możemy, dopóki żyją.
A nawet jak umrą, też możemy jeszcze coś zrobić. Są takie kwiaty Salomona, które jeszcze chciałem czytać teksty na koniec, ale już czas minął, tylko je podam. Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział 8-9, później czwarty rozdział 1-6 i szósty rozdział 20-23. Wiecie, o czym mówi Salomon? O sobie. Że on miał problem ze słuchaniem ojca i matki, że miał problem, dlatego że wiedział, że no niestety w grzechu został poczęty i że jego braciszek nawet musiał ponieść śmierć. On wszystko wiedział, więc w jego młodzieńczym wieku był bunt i krzyk do mamy Betrzeby i do ojca Dawida. I w tych przypowieściach o tym pisze, czytajcie, szukajcie to. Ale pisze po to, żeby pokazać, utożsamić się z nami, że być może ty masz też taki krzyk i pretensje. I mówi Salomon, uspokój się. Niech Bóg cię wyciszy. I jednak słuchaj pouczenia ojca i matki. Nie lekceważ ich. Niech będą ozdobą, nawet mówi, na szyi. Niech ci towarzyszą w sercu i na drodze twojego życia. On to przeżył, Salomon, po nawróceniu. I pokazał to przy wyjściach. Dla mnie to jest największy autentyzm. Człowieka, który się w tym zgubił, Bóg go odnalazł i teraz o tym pisze. To przekazanie obowiązuje nas w dzieciństwie, młodości, wieku średnim, w starości. I ostatnie dwie myśli. Łukasz 2,51 i Ewangelia Jana 19,26-27. I Jezus Chrystus. 12-letni chłopak. Te pierwsze sprawozdanie mówi, że gdy się zagubił tam na kilka dni, to Biblia mówi, zależnie jakie macie tłumaczenie, że był im posłuszny lub jest tłumaczenie, był im uległy. To jest wzruszające, że Jezus to przykazanie respektował. A później, gdy umierał na krzyżu Golgoty, gdy już doba minęła od sądu, gdy nic nie jadł, nie pił, język stał prawie że kołkiem, ciężko było mówić, to jednak widząc Jana u krzyża, swojego umiłowanego ucznia, wiedząc, że jego w starości matka nie ma renty ani emerytury, ojciec już nie żyje, chyba inni bracia, siostry się nie kwapili do opieki, powierzył go ją Janowi, staruszkę Marię, mówiąc, niewiasto, to jest twój syn, a do Jana mówiąc, to jest twoja matka. Czy to nie wzruszające? Że na Golgocie, my dzisiaj mówiliśmy w lekcji, nie tylko Jezus nas odkupił, ale na Golgocie Jezus pokazał wartość przykazania czci ojca i matkę swoją. Jak my się boimy o tym mówić, nie? Żeby czasem coś innego nie dodać. Nie bójmy się. To jest w tej księdze. Taki był Pan Jezus. Autentyczny. Nawet nie pozostawił swojej ziemskiej matki bez opieki. Na koniec błogosławieństwo. Kto pragnie przybyć przy tej pieśni, może na początku, na końcu, czekam. Przypowieści Salomona 23-25. Ten tekst chciałbym z wami przeczytać. Jest to wspaniałe błogosławieństwo. Powiecie, z Księgi Salomona? Tak, z Księgi Salomona. Strona 724. 23-25. Niech się weseli twój ojciec, mówi Salomon. I twoja matka. I niech się raduje twoja rodzicielka. To ty możesz sprawić, że twój ojciec, mama, dziadek, babcia jeszcze bardziej będą się cieszyć i weselić. Czy pragniesz to uczynić? Bóg pragnie dzisiaj cię pobłogosławić i krótko mówić, czcij, kochaj i szanuj. Amen. Dobroci Boże, nie tylko ja sam czuję zmęczenie, ale pewnie słuchacze. Przepraszam, jeśli było za długo. Ale nieraz są pewne rzeczy w życiu, o których trzeba porozmawiać dokładnie, prosto i wyraźnie. Nie dlatego, że one są niezrozumiałe w Piśmie Świętym, ale dlatego, że przeciwnik naszego zbawienia wszystko wykoślawił, podeptał i zniszczył. Żyjemy w czasach, kiedy naprawdę twoja klątwa zaczyna pożerać ziemię. Kiedy giną coraz to młodsi ludzie. Giną w nałogach, w alkoholu i wielu przykrych sprawach. Nawet gdy wizytuję więzienia, coraz to częściej w celach są młodzi ludzie. Za morderstwo, za gwałt, rozbój.
I wszyscy ci młodzi ludzie mówią: pastorze, nie szanowaliśmy nauki babci, dziadka ani rodziców. Jak możemy to naprawić? Cieszę się, że podeszło te kilka osób. Wiem, że są na sali też osoby, które chciały być razem z nami, ale może się wstydzą. Może nie lubią demonstracji. Może nie są przygotowani. Bądź także z ich sercami. Bądź sercami tych, którzy ze mną klęczą. Nie wiem, jakie mają problemy, nie wiem, jakie mają relacje. Nie znam nawet, w jaki sposób żyją. Czy mają rodziców, jakich. Ale proszę Cię o jedno, tak jak trzymamy się za dłonie, aby w ich życiu uchwyciła ich Twoja dłoń, Jezu. Aby poczuli, że naprawdę chcesz ich wzmocnić, że chcesz dokonać pewnych zmian, tu i teraz. Nie jest to jakaś kolejna pobożna modlitwa, kolejne nabożeństwo, kolejne kazanie, ale chcę, żeby to był dzisiaj szczególny dzień. Dzień, kiedy będziemy więcej rozmyślać o tym, co można naprawić w naszych rodzinach. A jeśli nie mamy już rodzin ziemskich, to co można naprawić w naszym kościele, żeby nasz zbór też przypominał rodzinę, gdzie jest akceptacja, zrozumienie, wzajemne wartościowanie się. Panie, wybacz nasze zaniedbania. Wybacz naszą kronomorność, nasze lenistwo. Wybacz nasze nieprzyzwoite żarty, naśmiewania się ze starości. I pozwól, tak jak mówiłem w kazaniu, abyśmy mieli taką okazję zapamiętać ostatni pocałunek ojca i matki. Żebyśmy się czasem, gdy odchodzą z tego świata, nie spóźnili ich pożegnać. Naucz też nasze dzieci, które może niewiele z tego rozumiały, aby widząc nasze zachowanie, przylgnęły do Ciebie. Panie Jezu, cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj razem. I cieszę się, że są te osoby, że wszyscy tutaj jesteśmy. Niektórzy musieli wyjść wcześniej, może na autobus. Bądź z nami wszystkimi. I pozwól, żeby te relacje były dowodem Twojej miłości i Twojego przyjścia. Obyśmy, Panie Jezu, byli w jednej Bożej drużynie, a kiedyś spotkali się w wieczności. Nie wiem, ile razy na tej ziemi, ale żeby nikogo z nas, jak tu jesteśmy z przodu i wszystkich pozostałych, nie zabrakło, Panie Jezu, w tej Bożej wielkiej rodzinie, gdzie będziemy mogli Ci osobiście podziękować za wszelkie dowody łaski i prowadzenia. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Uwielbiam Cię w imieniu nas wszystkich. Dziękuję za przebite dłonie, stopy, ubiczowane plecy, zranione skronie. Dziękuję, że za nami się wstawiasz i pragniesz dokonać zmian w naszych charakterach, w naszych domach. Bądź, Panie Jezu, uwielbiony. Amen.